Witamy na konferencji prasowej po meczu Bytowia Bytów GKS Katowice. Dzisiaj GKS Katowice wygrał 2-1 po bramkach Michała Gałeckiego i Arkadiusza Woźniaka. Bramka dla Bytowi Karol Czubak. Na konferencji witam szkoleniowców obu zespołów. Po mojej prawej stronie trener Rafał Górak, po lewej trener Adrian Stawski. I tradycyjnie zaczniemy naszą konferencję od wypowiedzi szkoleniowca gości. Poproszę szybko o przedstawienie mikrofonów. Dobry wieczór. Okay, ten mecz tak w telegraficznym skrócie to przypomina mi chyba to wszystko, co się wydarzyło od momentu mojego powrotu do GKS-u Katowice. Też w pierwszym momencie byliśmy w bardzo trudnym momencie w Katowicach, też w czasie pierwszej rundy poprzez mecze, kiedy graliśmy bez 10, 8, 7 ludzi, także też było trudne i tak wyglądał też ten mecz dla nas. Te pierwsze 20-30 minut było dla nas arcyciężkie z wielu względów i rzeczywiście nie graliśmy dobrze, graliśmy bardzo źle przez ten moment, ale dzięki zasadom, dzięki konsekwencji, dzięki koncentracji i dzięki też trochę przemianie mentalnej w zespole w przerwie udało nam się stąd dzisiaj zabierać 3 punkty. To są bardzo cenne punkty dla nas. Skończyła się runda, która była dla nas bardzo dużo się w niej wydarzyło, różnych rzeczy w klubie i w szatni i między nami. Jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką zawodnicy przez te pół roku wykonali. Natomiast widać, że rezerwy mamy i musimy być po prostu bardzo mocno skoncentrowani do pracy, która czeka nas od stycznia, ale dzisiaj na pewno się cieszymy, bo każdy z nas na pewno troszeczkę odetchnął i niekiedy tak niefajnie mówić, bo się wygrywa i że runda się kończy, czy to dobrze, czy źle, ale dobrze, że mamy tą chwilę na odetchnienie, bo naprawdę się nam wszystkim przyda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz trener Adrian Stawski. Jeszcze chwilka na przedstawienie mikrofonów i prosimy bardzo. Gratulacje trenerze za wygrany mecz. Bardzo mocno chcieliśmy wygrać ten mecz. No, tu trener mówi o sytuacji w klubie. Myślę, że my dużo, dużo gorszej sytuacji byliśmy, bo jeszcze 2-3 tygodnie temu nie było wiadomo, czy w ogóle przystąpimy do meczu z Elaną, a co dopiero myśleć o czymkolwiek. Cieszę się bardzo, że to się poukładało i będziemy mogli w przyszłym sezonie grać. To tak na nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o mecz, to całkiem dobre pierwsze 45 minut. Praktycznie można powiedzieć, że chyba bez sytuacji GKS w pierwszej połowie, w drugiej połowie trochę nas zepchnęli do defensywy, ale byliśmy mimo wszystko na to przygotowani, bo wiemy, jak GKS gra, w jakiś sposób, no ale nie uchroniliśmy się od błędów, szczególnie przy blokadzie, przy pierwszej bramce, później przy drudze zbyt łatwo zawodnik Katowic się obrócił, uderzył na bramkę, miał zbyt dużo miejsca, bo w polu karnym no niestety tyle miejsca nie powinien mieć. Mieliśmy swoje sytuacje i to były sytuacje bardzo dobre. No, niestety, no, jak się nie strzela takiej sytuacji, to się meczu nie wygrywa, nawet się nie remisuje. Te sytuacje były stuprocentowe. No, Daniel na pewno bardzo chciał strzelić tą bramkę. No, niestety nie zachował się tak, jak trzeba. Tak jak widać, ten zespół będzie trzeba zimą bardzo mocno wzmocnić i już są rozmowy dyrektora sportowego Maćka Szynowskiego na temat wzmocnienia zespołu. Wiemy, na jakich pozycjach, bo nie ukrywajmy, no jak z ławki rezerwowych Katowic wchodzi Woźniak, to ja bym chciał mieć takiego zawodnika w pierwszym składzie. Także to pole tutaj będzie duże do zarządu i do mnie, do dyrektora sportowego, żeby ten zespół mocno wzmocnić, żebyśmy grali lepiej, mieli więcej jakości, bo tej jakości po prostu brakuje. Było to widać na Widzewie, gdzie mamy też ze 3-4 sytuacje, a tego nie strzelamy. No, potrzebujemy więcej takich zawodników jak Karol Czubak. Jeszcze kilku, którzy mają tą jakość i w przeciągu całej rundy tych zawodników powinniśmy mieć więcej, bo wiadomo, że samą gołą jedenastką się całej rundy nie pociągnie.